Pani marszałek, Wysoka Izbo, panie ministrze. W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawić stanowisko dotyczące przedłożonej Wysokiej Izbie, a więc Sejmowi i Senatowi, informacji dotyczącej udziału Rzeczpospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej za drugie półrocze 2013 roku. Przewodnictwo Litwy w Radzie Unii Europejskiej między lipcem a grudniem 2013 roku niewątpliwie stało pod znakiem dalszego wychodzenia państw europejskich z kryzysu ekonomicznego oraz kolejnych prób zwalczania bezrobocia, w szczególności wśród młodych ludzi. Do Polski był to okres gospodarczo dość zadowalający, bo do polskiej gospodarki wrócił pozytywny trend, który w kolejnych miesiącach, miejmy nadzieję, że będzie utrzymywał się i potwierdzony będzie dobrymi danymi ekonomicznymi. Czas litewskiej prezydencji to również finalizacja prac nad budżetem dla Polski w perspektywie finansowania Unii Europejskiej 2014-2020. Dzięki skutecznym negocjacjom przedstawicieli naszego rządu, a więc premiera Tuska i ministra Stanisława Kalemby, do Polski popłynie najwięcej środków spośród wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Więcej pieniędzy dla Polski, więcej pieniędzy dla polskiego rolnictwa to kolejna historyczna szansa, którą musimy wykorzystać efektywnie, aby nasza gospodarka była prawdziwym liderem i wzorem wykorzystania środków europejskich w Europie. Jednym z kluczowych elementów litewskiej prezydencji było Partnerstwo Wschodnie, o którym tu już było mówione, którego szczyt odbył się pod koniec listopada, jak wiemy, w Wilnie. Sukcesem szczytu niewątpliwie stało się parafowanie przez Gruzję i Mołdawię umów stowarzyszeniowych, a nie udało się, mimo starań polskiej dyplomacji oraz starań unijnych struktur, podpisać umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą. Jednak sam proces negocjacji politycznych z Ukrainą doprowadził do pewnego przełomu na Ukrainie. No niestety są to również efekty, których nie chcielibyśmy oglądać, a więc masowe demonstracje opozycji kierowane w kierunku ukraińskiej władzy, postulatów dalszej demokratyzacji państwa i dołączenia do europejskiej rodziny. To daje pewne nadzieje na przełom, wznowienie prac nad współpracą w ramach wspólnoty europejskiej i miejmy nadzieję podpisania umowy stowarzyszeniowej. Mówili o tym szczegółowo moi przedmówcy, mówił również pan minister Piotr Serafin. Kolejną problematyką, która pojawiła się w poprzednim półroczu, były uzgodnienia dotyczące polityki energetycznej. Na tej płaszczyźnie Polska również była państwem bardzo aktywnym. Nie tylko w ramach uzgodnień w Unii Europejskiej, ale także szerzej na szczeblu Organizacji Narodów Zjednoczonych. Podczas 19. konferencji stron ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych do spraw zmian klimatu, która miała miejsce w listopadzie, w dniach 11-22 listopada 2013 roku w Warszawie, Polsce udało się osiągnąć wszystkie zakładane przez siebie cele. Ustalenia szczytu w Warszawie dały solidne podstawy pod nowe globalne porozumienie klimatyczne, które ma zostać przyjęte w Paryżu w 2015 roku. Polska osiągnęła 3 cele polityczne. Uzgodnienie harmonogramu prac nad globalnym porozumieniem, postęp w implementacji poprzednich decyzji szczytu oraz odbudowanie zaufania stron do procesu negocjacyjnego. Wszystko to podkreśla przedłożona Sejmowi informacja o udziale Polski w pracach Unii Europejskiej. Ostatnie pół roku to także dyskusja na temat zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Dużo czasu poświęcono tematowi nowego przewodniczącego Rady Europejskiej czy nowego składu Komisji Europejskiej. Jako Klub Parlamentarny Polskie Stronnictwo Ludowe podkreślamy i będziemy podkreślać konieczność solidnej reprezentacji Polski w Europejskiej Partii Ludowej. Im więcej polskich eurodeputowanych w nowej kadencji Parlamentu Europejskiego w europejskiej chadecji, tym lepiej reprezentowane będą nasze krajowe interesy. Wybór nowego Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej powinien odbywać się w sposób jak najbardziej sprawny,
który nie zakłócałby prac nad merytorycznymi rozwiązaniami służącymi mieszkańcom państw Unii Europejskiej, w tym mieszkańcom naszego kraju. Przewodnictwo litewskie należy ocenić pozytywnie jako kolejny krok w kierunku budowania racjonalnej współpracy gospodarczej, oddalającej wizję podziału Europy ze względu na problemy ekonomiczne poszczególnych państw. W tym czasie Polska także nadrabiała straty negatywnego oddziaływania kryzysu u naszych sąsiadów na polską gospodarkę. Rysują się dobre prognozy, tym bardziej związane z wielkimi środkami europejskimi, które już przecież za chwilę będą potrzebną szczepionką dla polskiego społeczeństwa, polskich przedsiębiorców i polskich rodzin. Kolejnym państwem, które objęło prezydencję, jest dziś Grecja, jak wiemy oczywiście. Polska powinna w tym czasie w sposób równie aktywny walczyć o swoje krajowe sprawy, w tym o zwrot znaczenia dla całej Europy Partnerstwa Wschodniego. Panie i panowie posłowie, pozwólcie, że jako przewodniczący delegacji Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej do Zgromadzenia Parlamentarnego i Sejmu Republiki Litewskiej w kilku zdaniach przedstawię polsko-litewskie kontakty parlamentarne w tym okresie, a więc kontakty różnych komisji branżowych, w których zasiadają posłowie z wszystkich ugrupowań, które mają reprezentację w naszym parlamencie. I tak, w dniach już 7-8 lipca, czyli na początku lipca, odbyło się spotkanie przewodniczących konferencji Komisji do Spraw Unijnych Parlamentów Unii Europejskiej, czyli grupy COSAC. Porządek spotkania obejmował przedstawienie priorytetów prezydencji litewskiej w Radzie Unii Europejskiej. Dyskutowano na temat Unii Politycznej, Unii Gospodarczej, a także omawiano sprawy organizacyjne związane ze spotkaniem grupy COSAC. W dniach 20-22 lipca odbyło się spotkanie przewodniczących Komisji do Spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Parlamentów Państw Unii Europejskiej. Debata poświęcona była wynikom porozumienia politycznego dotyczącego reformy wspólnej polityki rolnej oraz małym gospodarstwom rolnym w Unii Europejskiej. We wrześniu, na początku września, odbyła się międzyparlamentarna konferencja do spraw wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. Podczas konferencji poruszono takie kwestie jak koncepcje i instrumenty promowania demokracji w Europie, przyszłość współpracy i priorytety oraz strategie w kwestiach obronności Unii Europejskiej. Również w październiku odbyła się międzynarodowa konferencja na temat zarządzania gospodarczego i finansowego w Unii Europejskiej. Na tym spotkaniu omawiano wyzwania dotyczące pobudzenia wzrostu gospodarczego, wzrostu konkurencyjności w Europie oraz stworzenie rzeczywistej Unii Gospodarczej i Walutowej, konieczność stworzenia właściwych ram dla zarządzania gospodarczego w Unii Europejskiej po kryzysie finansowym, a także problem konsolidacji budżetów, reformy strukturalnej w Europie oraz kwestii Unii Bankowej i integracji finansowej Unii Europejskiej. Również w październiku pod koniec odbyła się 50. konferencja Komisji do Spraw Unijnych Parlamentów. Podczas konferencji omówione zostały priorytety prezydencji litewskiej oraz kwestie integracji europejskiej. Debatowano o wyborach europejskich, a również w listopadzie doszło do spotkania przedstawicieli Komisji do Spraw Środowiska i Komisji Samorządu Terytorialnego Parlamentów Państw Europejskich. Obrady obejmowały kwestie znaczenia i środowiskowego wymiaru strategii makroregionalnych w Unii Europejskiej, przyszłości strategii makroregionalnych oraz wkładu instytucji w rozwój tych strategii. Również w listopadzie odbyło się spotkanie przewodniczących Komisji Spraw Zagranicznych oraz przedstawicieli Parlamentarnego Forum na Rzecz Demokracji z przedstawicielami parlamentów państw członkowskich Unii Europejskiej. Tematami rozmów było Partnerstwo Wschodnie w stronę lepszej współpracy oraz w stronę lepszej współpracy i demokracji w trakcie transformacji. Pani Marszałek, Wysoka Izbo, ze względu na normy czasowe pragnę poinformować,
że nie rozwijając już szerzej tych kwestii, że Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego informację z druku 2077 w sposób należyty ona przedstawia udział Rzeczpospolitej Polskiej w pracach Unii i deklarujemy zatem poparcie naszego klubu do stanowiska zawartego w tym sprawozdaniu i zachęcamy wszystkie kluby również do poparcia. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie marszałku.